Żyjemy w czasach, w których ludzkość wręcz marzy, żeby stało się coś tragicznego, dramatycznego. Bo tak, dawniej to były jakieś wielkie wojny, epidemie, więc coś się działo, a dzisiaj taka skarlała epoka, nic się nie dzieje, więc ludzie tragizują i dramatyzują z powodu byle drobiazgu. Mamy wojnę w Afganistanie, w Iraku, mieliśmy wojnę, zginęło coś 30 żołnierzy, no tyle ginęło na wojnie pierwszej czy drugiej w 10 minut mniej więcej. Mamy tutaj epidemię, kiedyś Hiszpanka dziesiątkowała Europę, po wojnie też były epidemie, a tutaj mamy w tej chwili epidemię świńskiej grypy. No i człowiek, już o tym mówiłem zresztą na tym blogu, i człowiek czyta, że na świecie było już 500 000 zakażeń, z tego zmarło 2000 osób. No to tyle umiera i na zwykłą grypę. I nie ma powodu, żeby robić jakieś histerii. Ale po co to mówię? Już teraz mówiłem. Rzecz w tym, że we Francji ostatnio zakazano całowania się w policzek, żeby nie przenosić grypy. Ludzie chodzą widziałem zdjęcia, prawda, z tym, z maseczkami na twarzy, żeby jej nie roznosić. Przecież jest to histeria, bo ludzkość pragnie, żeby coś się zdarzyło. Jakaś katastrofa, jakaś wojna. Po prostu marzymy o tym, żeby być tacy wielcy, jak nasi przodkowie. To się na razie nie udaje, ale uwaga, może się udać.